wszystkim, poradnik ten będzie dotyczył zgrywania akcji poprzez Half-Life Advanced Effect. No więc tak, ściągamy go z oficjalnej strony, która będzie podana w opisie filmu. Otwieramy program, robimy launch. Tutaj wybieramy ścieżkę do naszego Counter-Strike'a, czyli u mnie to jest program Files, Steam, Steam Apps, Xarin 228, Counter-Strike i wybieramy Counter-Strike Polish, nie, tutaj jest od razu w Counter-Strike. Robimy otwórz, klik, wpisujemy w komendach z demo edit. Przy grafice ustawiamy szerokość oraz wysokość ekranu. U mnie będzie to 1280x720, 32 tam bajty. No. Otwieramy grę. Gdy gra nam się uruchomi, wpisujemy w demo. Zobaczę sobie, jakie mam demka. Jest Universal. Wczorajszy mecz z Universal Soldiers. Wpisujemy w demo. Wpisujemy nazwę. Demko się otwiera. Już mamy. Gdy chcemy zgrać jakąś akcję, wybieramy sobie odpowiedni moment. Gdzie tutaj jakaś akcja jest? Może coś tu uszczeliłem wczoraj z nimi? Dobra, załóżmy pierwszą lepszą. Dobra, więc wpisujemy MIRF Movie File Name. Tutaj wpisujemy nazwę, która będzie utworzona poprzez Half-Life Advanced Effects. Będzie ona utworzona w folderu Counter-Strike'a o nazwie nazwa. Wpisujemy MIRF Movie FPS. Akcja będzie zgrywana ostatecznie u mnie w 15 FPS-ach. Zalecam minimalnie 100 FPS-ów. MIRF Movie Export Sound. 1. Włącza nagrywanie dźwięku w Half-Life. No, gdy ustawimy już akcję na odpowiednim momencie, wpisujemy. Należy sobie speedować jakiś klawisz na MIRF, czy jak to tam było. Bint F11, MIRF, Record, Movie, Start. I gdy dusimy MIRF F11, film zaczyna się zgrywać. Zgrywamy akcję aktualnie w 15 FPS-ach. Dobra, to by było na tyle. Runda oczywiście wygrana. No i tak, Half-Life Advanced Effects już nie będzie nam w sumie potrzebny. Uruchamiamy teraz Sony Vegasa. No, jakieś gówno mi się tu włączyło, co to w ogóle jest. Przepraszam was, że tak słabo słychać, ale no nie wiem, jakoś mogłem ustawić, by było głośniej, a no po prostu, że no nie będę się darł do mikrofonu, bo mnie mama zaraz zjebie. No więc uruchamiamy Sony Vegasa, oczywiście oryginalny klucz, licencja na zabijanie, no i tak. Dusimy. Jeszcze mi się jakiś stary projekt włączy. Nie, tak. Klikamy Open. Szukamy naszej akcji, czyli w folderze ze Steamem.
to znaczy program Files, Steam, Steam Apps, nasz profil z Counter Strike'em i jest nasz folder o nazwie nazwa. Wybieramy naszą zgraną akcję i klikamy Open Still Image Sequence. Klikamy otwórz, OK. Jeszcze musimy nasz dźwięk wgrać, OK. Nie wiem właśnie czemu jest tak dużo, ale dobra. Tak, i już jest nasza akcja zgrana. Gdy chcemy zapisać nasz plik w formacie AVI, WMV lub innych formatach, klikamy File, Render As, no i zapisujemy nasz plik o nazwie Dupacat. Wybieramy, najlepiej wybierać opcję HD, ale teraz, żeby szybciutko mi się to zgrało, więc duszę w ogóle najgorszą opcję. No, super grafika będzie. No więc klip zostaje zgrany ze screenów BMP na format WMV, tam chyba wybrałem. Tak. Super grafika, ale klip został zgrany. No więc to by było chyba wszystko na tyle i dzięki, do zobaczenia.